Cześć! Przed Tobą kilka newsów ze świata krypto z ostatnich dni. Jak donosi Cointelegraph, Nigeria stworzy ramy prawne dla stablecoinów oraz ICO. Jako jeden ze światowych pionierów w przyjęciu własnej waluty cyfrowej banku centralnego, czyli CBDC, Nigeria ogłasza również gotowość do akceptacji istnienia prywatnych stablecoinów. 83-stronicowy raport Narodowego Banku Centralnego Nigerii, opublikowany pod tytułem Wizja systemu płatności Nigeria 2025, rozważa opracowanie ram regulacyjnych dla potencjalnego wykorzystania stablecoinów. Jak wskazuje dokument, stablecoiny prawdopodobnie staną się skutecznym środkiem płatniczym w kraju. Raport zwraca również uwagę na regulację tzw. ICO, a w zasadzie na obecny brak regulacji w tym obszarze, co prowadzi do strat inwestorów. Bank centralny widzi jednak potencjał w przyjęciu ICO jako nowego podejścia do pozyskiwania środków na projekty kapitałowe czy crowdfunding, dlatego potrzebna jest również regulacja w tym zakresie. Stablecoiny oraz ICO to jednak mały fragment wspomnianego raportu. Skupia się on głównie na nigeryjskim CBDC, który traktowany jest jako potencjalny duży krok do przemian w gospodarce krajowej. Mają oni nadzieję na wdrożenie swojej cyfrowej waluty w przeciągu 3 do 5 lat. Pozostając na stronie Cointelegraph, platforma ta uruchamia swój program wsparcia dla startupów w branży Web3. Obszar Web3 rozwija się błyskawicznie i codziennie pojawiają się nowe startupy. Inwestycje w projekty Web3 wystrzeliły do blisko 30 miliardów dolarów w 2021 roku i 36 miliardów w roku 2022 pomimo trwającego na rynku kryzysu. Program wsparcia będzie wykorzystywać wiedzę ekspercką całego zespołu Cointelegraph, który liczy ponad 150 ludzi pracujących i tworzących artykuły czy szeroko pojęte media w 11 językach. Program skierowany jest m.in. do platform DeFi, NFT, GameFi, CrossChain, a także innych z szerokiej branży Web3. Jednym z kluczowych elementów projektu jest to, że będzie on prowadzony przez oddzielną jednostkę, która jest całkowicie niezależna od zespołu dziennikarzy Cointelegraph. Startupy natomiast będą mogły wziąć udział w programie w zamian za swoje natywne tokeny lub akcje swoich projektów pod określonymi warunkami. Wsparcie programu będzie trwało zwykle od 9 do 24 miesięcy i będzie oparte o roadmap danego projektu. Cointelegraph wykorzysta swoją rozległą sieć partnerów, aby zaoferować wsparcie dla strategii marketingowej projektu, w tym może przedstawiać projekty swoim inwestorom, giełdom czy partnerom technologicznym. Jeśli uważasz to wideo za wartościowe, polub je i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami ze świata krypto. Teraz spójrzmy na 5 kryptowalut, na które warto mieć oko według Watcher Guru. Od początku tego tygodnia na rynku krypto możemy zobaczyć trochę wzrostów. Jednak niektóre topowe altcoiny, takie jak Cardano, przyniosły swoim inwestorom dwucyfrowe zyski w krótkim okresie czasu. Bitcoin i Ethereum trzymają się z kolei powolnej i stabilnej gry. W środę większość coinów można było zobaczyć w zielonych kolorach. W momencie pisania artykułu market cap wynosił blisko 857 miliardów dolarów, co daje 1% wzrost na przestrzeni ostatniej doby. Aktywność na rynku, czyli transakcje kupna oraz sprzedaży, bezpośrednio wpływają na cenę tokenów. Oprócz tego śledzenie trendów na podstawie ilości wyszukań danego tokena może wskazywać, jakie tokeny są obecnie na oku społeczności. Bitcoin, Binance Coin, Polygon, Shiba Inu oraz Solana były w środę najbardziej trendującymi coinami na CoinMarketCap. Na przestrzeni ostatniego miesiąca 3 z 5 coinów dały inwestorom zarobić, z czego najlepiej wypadła Solana. Na przestrzeni tygodnia również królowała Solana, a następny w kolejce stał Shiba Inu dzięki swojemu 8% wzrostowi. Binance Coin, Polygon i Bitcoin podążały tuż za nimi. Z kolei na wykresie jednodniowym Solana wypadła najgorzej, podczas gdy Shiba Inu wypadło najlepiej. Jeśli obecny etap kupowania będzie trwał nadal, to jest duże prawdopodobieństwo osiągnięcia przez Bitcoina ceny 18 tysięcy dolarów. Jeśli jednak ta największa kryptowaluta wejdzie w tryb korekty, może spaść na poziom 15,5 do 16,6 tysiąca dolarów. Biorąc pod uwagę, że większość altcoinów skorelowana jest z ceną Bitcoina, możemy się spodziewać wtedy masowej korekty na rynku krypto. Na koniec krótki wpis z Twittera na kanale Bitcoin Archive. Jeśli posiadasz mniej niż 1 BTC, stwórz z tego swoją życiową misję, aby któregoś dnia być posiadaczem całego Bitcoina. Nieważne, jak trudne się to teraz wydaje, zrób z tego cel i daj z siebie wszystko. Dzięki za wysłuchanie.
Po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziesz różne przydatne linki, w tym m.in. tuk.pl, skąd szybko trafisz na najważniejsze kryptowalutowe platformy, takie jak na przykład SimpleSwap, gdzie błyskawicznie dokonasz zamiany kryptowalut bez zbędnych kroków. Znajdziesz tu również linki do największych na świecie giełd kryptowalut, takich jak Binance czy Bybit, a także polskie giełdy, na których łatwo kupisz kryptowaluty poprzez tradycyjny przelew bankowy lub przy użyciu swojej karty płatniczej. Oprócz tego znajdziesz tu instrukcję zakupu Bitcoina, obsługi portfela MetaMask, a także możesz dołączyć do grupy Kasa z Neta na Telegramie. Dzięki za uwagę i do następnego!